Kontynuujemy naszą podróż po Norwegii. Poprzednio zatrzymaliśmy się w miejscowości Obdal, która jest tutaj. No i stąd też zaczniemy dzisiejszy odcinek. Jeszcze razem z Eweliną i Danielem wybraliśmy się na punkt widokowy na górę Snoheta. Jest on oddalony tylko 52 km od Obdal. Później, jak się pożegnaliśmy z Eweliną i Danielem, pojechaliśmy dalej w stronę fiordów, najbardziej znanego fiordu Geiranger Fjord, a zanim tam dotarliśmy, zatrzymaliśmy się na drodze troli. Przejechaliśmy przez taką słynną drogę troli. Ona jest oddalona mniej więcej 150 km od góry Snoheta. A jeszcze Wam przybliżę, żebyście zobaczyli, jak ta droga troli wygląda. Otóż jest to ogromna ilość zakrętów, bardzo stromy podjazd, bardzo stromy zjazd. A tak wygląda cała ta trasa pokonana w tym odcinku, który właśnie teraz będziecie oglądać. Jeszcze jedna ciekawostka mi się przypomniała. Tam między tym punktem widokowym a górą Snoheta jest taki punkt, taka dolina. I ta dolina kiedyś była wykorzystywana przez wojsko do testowania rakiet i bomb i różnych jakichś poligonowych spraw, które wybuchają. Teraz ten teren już jest wyczyszczony, wojsko już wyniosło się stamtąd i też miejscowi postanowili, z uwagi na to, że to teraz już czysty teren, sprowadzić z powrotem woły piżmowe, bo kiedyś woły piżmowe zamieszkiwały tamte tereny, ale niestety sobie wszystkie wybite przez ludzi i niestety już nie ma ani jednego osobnika żywego, więc Norwegowie wpadli na fantastyczny pomysł, wysłali samoloty do Kanady, z Kanady przetransportowali te woje piżmowe, no i one teraz odradza się ta populacja, odradza się to wszystko, bardzo dużo ludzi przyjeżdża tam oglądać, obserwować, ludzie z takimi aparatami, z takimi ludantami, po prostu siedzą tam i cykają zdjęcia. No i też przy okazji chciałbym od razu podziękować Ewelinie i Danielowi za cudowną gościnę, za to, że potraktowali się nas jak członków własnej rodziny, dali się nam dom, jedzenie, cudowne towarzystwo, piękne rozmowy, także no bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy. Będziemy mile wspominać ten kilka dni spędzone u Was, bo było cudowne. Naprawdę. Dzięki jeszcze raz. Teraz kończę gadanie. Zapraszam Was do oglądania relacji z Norwegii. A na koniec proszę jak zwykle o komentarz i o informację, jak Wam się podobało, co Wam się podobało, może jakieś rady, może jakieś ciekawostki. Powiedzcie, gdzie powinniśmy pojechać albo co zrobić, bo to jest zawsze cenne i lubię otrzymywać informacje od Was, o czym zawsze mówię. Pa! A miłego oglądania, nie wyłączajcie kamery jeszcze. Tego, nie wyłączajcie YouTube'a, bo jeszcze jest przed Wami kilka minut pięknych widoków. Idziemy tą ścieżką w góry. To jest wół piżmowy, tak? W tym namiocie są dwie panie z dwoma malusieńkimi dziećmi i pies, znaczy pies jest na zewnątrz. Przyjechały sobie tutaj na takich wózkach, wyszły na górę, rozbiły namiot i spędzają noc w dziczy same. Dwie panie i dwoje niemowlaków.
Są słychać, bo płacze. Te panie mieliśmy na samym początku, godzinę temu, jak się tutaj wspinaliśmy, także mieliście okazję je zobaczyć. A chodzi tutaj wszystko, tak się dowiedzieliśmy, że po prostu Norwegowie wychowują swoje dzieci w taki sposób, że oni je hartują po prostu. Od małego są wystawiane jakby na zimno, na warunki atmosferyczne. W przedszkolach jest tak, że czy pada, czy nie pada, zawsze te dzieci bawią się na zewnątrz. Mogą pływać, skakać po kałużach i często bywa tak, że jeśli rodzic nie da ubrania na zmianę, no to dziecko wraca takim całe brudne, mokre do domu. Kaśka, poszłabyś tak spać w góry sama? Sama nie, ale z kimś może. No, z koleżanką. Ja miałam właśnie jakiś dobry namiot, dobry sprzęcik. Koleżankę do towarzystwa. Właśnie to jest śmieszne, bo panie zamiast iść do kawiarni, porozmawiać, zrelaksować się, no to wybrały się w góry z dziećmi na nocleg, w namiocie. Co kraj to obyczaj. Ale ogólnie mi się idea podoba. Podoba mi się to, że dzieci są adaptowane do takich trudniejszych warunków atmosferycznych, a nie chuchane i dmuchane. Tak, sterylnie pozbawione. Tylko mogą sobie spróbować, dotknąć, wyjść, tak. Pobiegać. Niektóre dzieci, niemowlaki, one śpią na balkonach w śpiworze. Tak, na kocyku jakimś. Wielnowiarze i jedną z pierwszych takich wyprawek jest taki bardzo ciepły śpiworek. I dzieci codziennie, nieważne jaka jest pogoda, śpią na zewnątrz po prostu, w wózeczku wyopatulane pod dachem. I w ten sposób zażywają świeżego powietrza. Tutaj jest, jak widzicie, parking. I jedzie kolejny kamper na nocleg. Już są trzy. Znaczy to jest trzeci. We were dancing on wire. A podejrzewam, że jak jest ciepło, to jest tutaj cały parking. We found holes in these walls. We like what we saw. Seems so strong until it falls. The final straw. Trzymaliśmy się na chwilę, żeby zrobić parę zdjęć i przypatrzyć się temu pięknemu wodospadowi. Bo no, jest to niewiarygodne, jesteśmy otoczeni przez góry. Wszędzie góry. No i są wodospady po prostu płyną z tych szczytów. Zobaczcie. Góra, 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 nasze auto. Góry, góry, góry. Wodospad. We dance, we fall. We were bound to make mistakes. We love. Coś pięknego. Widzicie to za mną? To są moje, słuchajcie, to są fiordy. Fiordy prawdziwe. Jedziemy teraz na drogę troli. To jest taka bardzo piękna, jeszcze no, malowniczo położona droga z zakrętami. No i po drodze robimy przystanki co chwileczkę, bo nie możemy wytrzymać. Tego jak to jest ładnie. Czemu zdejmujesz czerwone? Ja się boję, że tam są byki. I mnie stratują. Będzie korrida w Norwegii. No patrz, patrzą się. Patrzą się, no machaj tą, machaj tą. Może zostawię tutaj na się czuję lepiej. Nie, to są krówki.
A to? Co to za skrzynka na listy? Kaśka, tu jest to samo, co w tym, w Finlandii. Popatrz. To mokry, o nie. Trzymaj. Nie, czemu mokry? Ja myślałam, to jest kolor. Helenistangebogę? Co to pisy? Dobra, to piszemy. No, to jest z zeszłego roku. Kurde, no. 2017. I tu? Parę dni temu ktoś był. No dobra, piszemy. Dzisiaj jest. Lovely. W 688 widzę tutaj. Fajny pomysł z tymi książkami wizytorskimi. Poczekaj. Z tego co wyczytałam, ta skała tutaj i te rysunki mają związek z szamanami. To było jakby święte miejsce. I szamani byli łącznikami między światami i właśnie ludy, które tu mieszkały, wierzyły, że mamy jakby my dwie dusze i dzięki temu szamani mogli właśnie za pomocą, ich dusza jakby mogła przybierać kształt zwierząt albo też jakieś inne zwierzę, inna dusza po nich przychodziła i była ich jakby, jak to się mówi, no duszą podążały, przewodnikiem, dokładnie. A z kiedy są najstarsze? 6,5 tysiąca lat temu. To dużo. Dużo. Kasienko, gdzie my to jesteśmy? Wysoko w górach. Bardzo wysoko? No i co teraz się stanie? Będzie zjazd. Tak. Ile procent? My mamy bardzo złe wspomnienia ze zjazdami. Tak, mamy traumatyczne wspomnienia. 10%. Wyjazd pod górę był bardzo stromy. Naprawdę jechaliśmy bardzo wysoko. Tego nam tutaj nie widać. Jak wysoko jesteśmy. No może widać, bo to już nawet te drzewa to nie są duże drzewa, tylko takie małe, karłowate. Tam nie ma nic. No i teraz musimy zjechać, ale postanowiliśmy, ponieważ to dość było obciążające dla silnika, postanowiliśmy zrobić sobie kawkę, przeczekać, wystudzić silnik, odpocząć i będziemy zjeżdżać. Jesteśmy na wysokości 500 metrów nad poziomem morza, a spadek góry jest 10%, więc powinniśmy dać radę, bo alpejski szczyt miał ponad około 1000 metrów, było 17% spadu. Robimy sobie przystanek na tak zwaną fikę. Fika. No powiesz, Łukasz, co to jest po szwedzku fika? Jasne. Fika to jest, tłumacząc na polskie, rzuć wszystko i chodź na kawę. Czyli jak się mówi do Szweda, bo Finn do Fina powie, chodź na fikę, to rzuć wszystko, robota, poczekaj, idziemy pić kawę. Do tego zawsze jakieś słodycze, bułeczki słodziutkie, albo ciasteczko, czekolada, więc my teraz, odkąd dowiedzieliśmy się o tym, praktykujemy codziennie fikę. Cheers. Albo skol. Tak. Po norwesku skol również, czyli na zdrowie? Skol albo skal, skol. Skol? Fikuśny placuszek. Idealny na fikę. No już jestem spokojniejszy, jak pojadłem. Dobra, nie ma tragedii, jedziemy powoli. Na dwójeczce. Idziemy na dwójeczce. Pod spodem już widać tą drugą drogę i się wydaje być ciut łagodniejsza, także jesteśmy... Powiedzmy, że mamy to pod kontrolą. Morza, ale już jest tutaj cywilizacja, widzieliśmy takie duże autobusy wyjechały tu, więc nie wiem, w sensie do tej miejscowości były takie duże autobusy. No udało się, przeżyliśmy. Nie było tak źle. Nauczeni doświadczeniem z Alp, bo gdybyśmy nie wiedzieli o tym, że się hamuje tym silnikiem, to może by tak nie było wesoło. Teraz na drogę Troli. To jest bardzo słynna droga, bardzo kręta, stroma, wybudowana w 1936 roku takimi prymitywnymi narzędziami, ale no, no
spełnia swoją funkcję. No i to jest taki wstęp do najsłynniejszego fiordu Geiranger Fjord. To jest taki najbardziej znany, najpiękniejszy. No i właśnie tam zmierzamy. Troszeczkę się boimy, bo no to będzie stromy podjazd do góry i stromy zjazd. Jak wiecie, mamy z tym traumę trochę, ale wierzymy, że to się uda, że to będzie piękne i wartościowe. Właśnie na miejscu widokowym, gdzie widać drogę troli, jest ona tam przed nami. Takie zygzaki, nie wiem czy to dostrzeżecie na naszym aparacie. Dostrzegliśmy tutaj też możliwość zostawienia pamiątki po sobie. Masz, widzisz tu godne miejsce? Tu. Jest. To będzie inne. Sosnowiec! Pozdrawiamy! Wszystkich z Sosnowca. Jesteśmy tu. I teraz tak siu, siu. Do góry. To po prostu totalne zakręty. I pojedziemy dalej na Geiranger. Lecimy, bo zimno i wieje. Na szczyt trolla. Tak, jesteśmy na górze, widok jest zjawiskowy, no jest przepięknie, cudownie. Przepięknie, cudownie. Jest to jedna z najlepszych chyba chwil naszej całej wyprawy, także tak. Kochamy Norwegię, coraz bardziej. Jest przepięknie, strasznie zimno, ale nam to w ogóle nie przeszkadza. To, że wieje i to, że jest szumi, jest pięknie, cudownie, fantastycznie. No, zobaczcie, no to widoki, nie? Super, super. Zobaczcie, jakie to jest wyżłobione. Zaczyna się zjazd. Jesteśmy na szczycie. Ale panie. Wygląda na przyjemną przejażdżkę.